Prawdopodobnie ta pieśń pieśniami jest jakimś echem poezji miłosnej jeszcze egipskiej. Dlatego pierwsza rzecz, to trzeba patrzeć, co jest w książce. Jest to po prostu erotyk, nie? Prawdopodobnie pieśń weselna, czy kilka pieśni weselnych, towarzyszących przechodzeniu narzeczonej do narzeczonego i w poślubie. Natomiast późniejsza interpretacja, to jest obraz miłości Boga Jahwe do Izraela. Później echo tego będziemy mieli u świętego Pawła, a jeszcze przedtem u proroków, nie? Gdzie Bóg Jahwe jest wiernym mężem, natomiast Izrael jest niewierny. Więc warto by tutaj coś innego wstawić, co by oddawało ten niepokój na widok owej świeżo pomalowanej, na widok owej farby. Więc tu bym poszukał jakiejś innej metafory, jakiegoś innego obrazka. Nie mam pod ręką gotowego, więc... Ja bym jeszcze dorzuciła to ono, bo tam niepotrzebne jest to wskazanie, że ono, to wynika z tekstu. Słusznie. Ten zajmik jest niepotrzebny. Natomiast właśnie jak pan to czyta, to też mi się to rzuciło. A co to też musiał zastanowić nad tym wszystkim, bo jak na razie, ten już wiersz jednak trochę czasu ma i za pierwszym właśnie no, pisanie tego dopiero te serce. Staje, ja staję oniemiały na widok tej farby, czy mówię o to, bo chcę przez to serce kołaczące chcę pokazać bardziej niepokój, aniżeli jakiekolwiek inne emocje. Więc po prostu muszę znaleźć coś, co będzie ten niepokój wyrażało, bo chciałem to po prostu wyrazić w sercu i najwyraźniej tak trochę się nie wyszło. Ale coś no, w każdym razie... Trafikardię na przykład. Ja? Trafikardię. Może. Jak już w terminach medycznych siedzimy, to czego? A nie, słuchajcie, bardzo dobrze. Korzystajcie ze współczesnego języka. Terminologia medyczna, terminologia, tak jak mówiłem o Lorenzie, nie? Biologiczna. Ktoś było tam 3 dodać 4 równa się 8, nie? W którym, u kogoś w wierszu. Warto z tego korzystać. Warto wykorzystywać współczesny język. To jest dość duża sztuka, bo on wydaje się być mało literacki, wydaje się być mało poetycki, a to jest nieprawda. To jest nieprawda. Warto to wykorzystać. Na teraz bursztynowych ścian. Zwróćmy uwagę na to na teraz. To jest trochę chyba kolokwializm, nie? Na dzień dzisiejszy, czy w tej chwili. Ja rozumiem to tak, że on chciał podkreślić, że one teraz są bursztynowe, a wcześniej nie były. O to właśnie chodziło. To w tej chwili.